Siema, siema. Dzisiaj robimy pianki na świeczce. Nie wiem, czy to w ogóle jest bezpieczne, ale dobra. Mamy tu takie pianki. Już praktycznie wszystkie zjedzone. Cztery, a tu jedna. I tak, jest świeczka jakaś upaćkana, ale jest. Dobra. Robimy w ogóle świeczkę na ogniu. W sensie... Boże, w ogóle nie umiem gadać. Piankę na ogniu. I właśnie... Czemu ja niczego nie umiem? Zaraz się okaże, czy w ogóle umiem rozpalać zapałkę. O, dobra. Jakie fajne dymy. Dobra. No i trzymamy, ale nie za blisko ognia. Nie za blisko ognia, bo tu się zjara, po prostu spali się. Pokazać wam, jak się pali pianka? No właśnie. Chciałam wam pokazać, jak się zjara, taką zjara nam zjem. Po prostu... Dobra. Pokazałam wam, jak nie robić pianki, no ale jak już zrobiłam, no to ją sobie zjem. Czuję, że wzięłam tą świeczkę. To jest stare z wosku. Dobra, może to nabijesz drugą stronę po prostu. Teraz wam pokażę, jak piec piankę. Kurde, czuję ten wosk, nie? W sensie, bo ta świeczka ma zapach mango coś i właśnie czuję jakby te mango z tej świeczki. Bo to jest wosk i właśnie ja to zjadłam z tym. Okej, okay. No to się robi tak, że troszkę wyżej. Żeby było takie leciutko podpieczone, nie że takie czarne. I żeby w środku było cieplutkie i rozpuszczone. Bo właśnie jak się już pali, ta pianka już tak normalnie wiecie. Po prostu się pali, jak ta świeczka. No to... To po prostu taką spalenizną to śmierdzi, nie? I smakuje. To takie, właśnie. To tak jakby się ogień jadło, w sensie, wiecie, o co chodzi. O, właśnie. Nie można za blisko i za długo trzymać w innym miejscu. To się zaraz ołówek tutaj skopści. Dobra. Myślę, że wyszło i tak spoko. No i teraz tą dobrą piankę zjem. Od razu lepsza niż tamta, naprawdę. Jeszcze mi zostały trzy pianki. To je zrobię. Jedną sobie zostawię, żeby ją tak po prostu ozjeść. Sobie przed chwilą w ogóle zrobiłam naleśniki i włożyłam do środka trzy pianki. I to się tak fajnie rozpuściło. Tylko, że nie mam mikrofalówki. Dlatego, żeby normalnie sobie te pianki, wiecie. Dobra. No i pieczę kolejne pianki. Tym razem pieczę dwie pianki, dwie pieczenie na jednym ogniu. Ej, next! Teraz to jest przenośnia w prawdziwym sensie, nie? Dobra. Piekę to. Dobra, tak wam je pokażę. Okej, okay. No to jemy. Ale pyszne. Ja słyszałam, że pianki ze świeczki są rakotwórcze, ale trzeba na coś umrzeć, co nie? Więc polecam Cornelia pianki na ołówku ze świeczki. Ha.